Głosowania nad absolutorium przeważnie budzą wiele kontrowersji wśród samorządowców. To doskonała okazja dla opozycji, aby zaatakować urzędującego wójta, burmistrza czy prezydenta. Często kwestia udzielenia absolutorium staje się elementem politycznej walki. Nie w Bałtowie. Tu do działań urzędującego wójta Andrzeja Jabłońskiego radni nie mają zastrzeżeń. Wójt z realizacji budżetu wywiązał się niemal w 100%. Budżet gminy Bałtów za rok 2014 po stronie dochodów w wysokości 14 238 tysięcy złotych i po stronie wydatków 14 38 tysięcy złotych zamknął się wynikiem dodatnim 238 tysięcy złotych. Dochody budżetu gminy zrealizowane zostały w 93% planowanych. Wydatki zamknęły się na poziomie 91%. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu. Radni byli jednogłośni i wszyscy zagłosowali za udzieleniem wójtowi absolutorium. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Wójt Andrzej Jabłoński w trakcie obrad i dyskusji związanej z drogami zwrócił uwagę na obecną sytuację gminy Bałtów. Jego zdaniem tegoroczny budżet jest proinwestycyjny, co znacznie obciąża samorząd. Oszczędności z poprzedniego roku były, lecz niewielkie. Gmina ma ciężary wynikające z podjętych zadań inwestycyjnych. Największym problemem, z jakim obecnie przychodzi się zmierzyć samorządowcom z Bałtowa, są drogi, na które potrzeba znacznych środków.